Także dzisiaj, proszę Państwa, radio Tok FM Extra, nasze radio Tok FM Extra przeżywa renesans. No mamy, proszę Państwa, dzisiaj już 19 maja 2014 roku. Cały czas jesteśmy w Warszawie, w katolickiej Polsce, a i wydaje się, że nie ma potrzeby aż się gdzieś tam przenosić, aż marzyć nie wiadomo o czym, gdzieś tam o, proszę Państwa, Ameryce, bo wystarczy, że jesteśmy właśnie w Warszawie wciąż tu. Zapraszamy Państwa właśnie dlatego, gdzie jest to kółko na środku Polski, do Warszawy, żeby jeździć, proszę Państwa, z Warszawy do Warszawy, z tym, że po prostu są też oczywiście utrudnienia takie, to nie trzeba co zwalać winy na siebie, że po prostu coś nasz Mercedes nie jedzie, ale po prostu, że te autobusy nie funkcjonują tak, jakbyśmy chcieli, żeby one funkcjonowały, bo proszę Państwa, poza tym są zmiany, są opóźnienia, są straszne wibracje złe. Mówią, narzekają na tę Hankę Gronkiewicz-Walc, że to jest jej wina, proszę Państwa. Że Hanna Gronkiewicz-Walc zmienia autobusy i że ten sam numer jedzie w poprzek. Także dzisiaj, proszę Państwa, no cóż. Stres, nerwy, po prostu hipochondria katolicka jest codzienną hipochondrią. Tutaj się nic nie zmienia, bo proszę Państwa, jeżeli dane osoby odizolowały się od Jahwe, jeżeli dane osoby odizolowały się od Biblii, od Słowa Bożego, od Prawa Bożego, to nawet przecież wasz ten ksiądz Rydzyk zauważył, że Polska katolicka upijana, że jesteście upijani i niedługo to w ogóle jako te barany, które powypijały na święta, na babilonki zimowe, wiosenne, wisłe, to i te piwa, wina i wódki. Boi się ksiądz Rydzyk, że zdurniejecie całkowicie. To jest jedno z głównych. I tutaj jest, no to jest pewna sztuka. Jak kiedyś jeden z wybitnych rosyjskich dyplomatów powiedział, iskustwo poszło. Sztuka ambasadora. To jest pewien talent, to jest doświadczenie, rutyna, jak się zaprzyjaźnić, jak zrobić zaufanie, jak efektywnie wymieniać te informacje. Bo informacja jest towarem, to się zmienia. No teraz jeszcze bardziej chyba, bo żyjemy w takich czasach, że informacją naprawdę można pohandlować. No tylko, oczywiście, ale z drugiej strony ta cała jakby klasyczna tajność dyplomacji, no, legła w gruzach. No, Snowden się kłania. Proszę? Snowden się kłania. Snowden, oczywiście, znaczy Assange przede wszystkim, który złamał pewne tabu, a poza tym media, no, korespondenci telewizyjni, prasowi czasami są szybsi niż dyplomatci, mają szybsze kanały przekazu. Zanim dyplomata zaszyfruje informację, zanim ona dotrze, zostanie odszyfrowana, przekazana do komentarzy. To już uświadomił. Zapytać chciałam koniecznie, bo to bardzo ważny element dyplomacji, ta sztuka oratorska, mówienie na okrągło, mówienie, żeby nic nie powiedzieć. A mówienie tak, żeby powiedzieć to, co się chce powiedzieć, ale żeby to nie naruszyło i to, czego inni oczekują, że się powie, ale to, że w żaden sposób nie naruszało własnych interesów. Proszę zobaczyć, co mówi na przykład Ławrow, minister. Przecież on mówi językiem amerykańskim, mówi o prawie międzynarodowym. On nie używa, od czasu do czasu używa też gruź, używa obietnic. Jest negocjacje i maseczki, tak? Tak, to zawsze w każdych negocjacjach, w każdej groźba i obietnica to są podstawowe narzędzia. Z tym, że retoryka, ona jest istotna w dyplomacji ze względu na jakby tożsamość własnych systemów. Proszę zobaczyć, nikt nie powie na Zachodzie, nawet ci, którzy są, nie wiem, przy handlują z Rosjanami, utrzymują z nimi kontakty. Nikt na Zachodzie nie powie, że akceptuje aneksję Krymu. Bo byłoby to sprzeczne z naszą tożsamością, byłoby to sprzeczne z naszym systemem wartości.
Ja nawet oficjalnie nikt nie zaakceptował aneksji Krymu, ale po prostu wszyscy spuścili zasłonę milczenia na... Ale to normalne. Jeżeli jesteśmy wobec czegoś bezradni, to ignorujemy. Ta wiadomość pojawiała się w mediach również, ale jakoś tak nie przenika chyba do świadomości. Przecież aneksja trzech republik bałtyckich przez Związek Sowiecki, drogą były przeniesione, zaczęła się II wojna światowa w tym momencie, kiedy agresji na Polskę też. Nigdy nie została zaakceptowana przez Stany Zjednoczone, ale przecież w żadnym stopniu nie przeszkadzało to Stanom Zjednoczonym utrzymywać aktywne stosunki ze Związkiem Radzieckim. Jak ma Pani profesor ocenia skuteczność dyplomacji? Bo mam wrażenie, że kiedy przywódcy, ci emocjonalni, ci z własnymi interesami, prawo do wojny, to dyplomaci nie mają zbyt wiele do roboty i ta wojna tak będzie. No, mamy wiele przykładów, że tak jest. Obydwie wojny światowe, i pierwsza, i druga. I dyplomacja robiła bardzo wiele, żeby uniknąć wojny. Przypomnijmy sobie ten słynne lądowanie Neville'a Chamberlaina z Monachium w Londynie. Kiedy wychodzi i mówi, przywiozłem wam pokój. Za chwilę wybucha wojna. Gigantyczna aktywność dyplomatyczna przed pierwszą wojną. Ale ja pamiętam z własnego doświadczenia niezwykle również żywą i taką intensywną działalność dyplomatyczną przed atakiem NATO na Serbię. Dyplomaci uczestniczyłem w na różnych szczeblach, w różnych wymiarach, w tych misjach i międzynarodowych, i polskich. Wybuchła wojna. To są jakby... Tutaj musimy być racjonalni, ale pierwsza wojna światowa była całkowicie nieracjonalna. Każdy tam miał jakiś mały interes i to wszystko... W ogóle jakieś śmieszne, marginalne, anegdotyczne zdarzenia, które doprowadzały do tej wojny. Świat jest powiązany. Tuż przed pierwszą wojną światową ludzie piszą, mądrzy ludzie, Europejczycy, piszą o tym, że wojna jest wykluczona, ponieważ jest zbyt duża wspólnota interesów, a ta wojna wybucha. A wie Pan, że teraz też tak mówią? No więc właśnie jestem bardzo zaniepokojony i dawałem wielokrotnie ostatnio wyraz temu zaniepokojeniu. Wydaje nam się, że powtórzę jeszcze raz to kiedyś nie tak dawno temu powiedziałem. Wydaje nam się, że pokój nam jest dany, on jest nam zadany. Pokój to nie jest brak wojny po prostu. Pokój to jest coś dużo bardziej złożonego. To trzeba skonstruować i utrzymywać. Bo jeżeli będziemy traktowali pokój jako tylko brak przemocy, to ta przemoc pojawić się może w każdej chwili, zupełnie nieoczekiwanej. I tutaj dyplomaci niczego nie zrobią i niczego nie działają. Tym bardziej, że dyplomacja profesjonalna dramatycznie traci na znaczeniu. Od kiedy można swobodnie podróżować, od kiedy podróż jest szybka, politycy, ci, którzy mają legitymację demokratyczną, a więc nie profesjonalni dyplomaci. Nie wyręczają się dyplomatami, tylko jadą sami. Dokładnie. O co? Ja tak czasami się zastanawiam. Po co nam ambasady w tym klasycznej i tej starej postaci? Proszę tylko prawie. Ze sobą się komunikują, a czasami zapominają o swoim decyzji osobnym i tak odnie światem, kiedy politycy podejmowali decyzję, tylko do głowy nie przyszło. Że wojny miało nie być, a że wojna wybuchła. Ja słyszałam i o takich przypadkach w polskiej polityce, kiedy ambasadorów odprawiano podczas spotkania polityków. Jako ambasadorowie traktowali. No to już jest sytuacja skandaliczna. Jesteśmy przy takich drobnych skandalach. To też jest tak, to też anegdotycznie słyszałam w kuluarach polskiej polityki, że kiedy się przejmuje władzę, to następuje rozeznanie, czy ten ambasador jest nasz. To też jest podobna fronta wobec ambasadora, bo on nie jest ani z prawa, ani z lewa, ani ze środka, ani zielona, ani różowa, ani czerwona, tylko jest państwu polskiemu służy, ale nie konkretnej władzy politycznej. To nawet człowiek ale mówi, że w czasie pokoju wojna wybucha. To niespodziewanie. A jak te barany są kłótliwe, no to na co można liczyć? Lojalność wobec państwa przede wszystkim.
a państwo jest zawłaszczane od czasu. To jest taka różnica. Także radio Tok FM Extra. Więcej radia Tok FM Extra, proszę państwa. Więcej radia Tok FM Extra. Po zwycięstwie wyborczym. I wtedy chcą mieć ludzi zaufanych. Dzisiaj też, proszę państwa, nigdzie tu nie spotkasz świadków Jehowy, jak tylko ci, którzy stoją na przystankach, czekają na was. Ci, którzy jeżdżą autobusami miejskimi wszędzie, czy swoimi, to ich jest wszędobylska widoczna, wszędzie wobec hipochondria, czyli nerwowość, czyli że oni są jako słudzy diabła, jako słudzy szatana, to bardzo dobrze widać, proszę państwa. Z tym, że jako te gady, to po pierwsze, to mają skórę grubą, że są odporni na chamstwa wszelkie, ale że sami tego nie widzą, jakby proszę państwa, że sami tego chamstwa swojego nie dostrzegają, bo człowiek się zasklepia i dziadzieje, i gadzieje, że jemu to wszystko jest normalne, proszę państwa, że karma, 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 karma. No gdzie by, proszę państwa, u świadków Jehowy, czy u prawosławnych, czy u mormonów, czy u ewangelików, proszę państwa, czy u badaczy, kto tak mówił? Tylko katolicy tak mówią, tylko. I ci, którzy są już całkiem takimi niedobitkami, którzy już w ogóle w nic nie wierzą. No to wtedy. Także proszę państwa, więcej radia Tok FM Extra, żebyście państwo w kierunku ludzkości szli, a nie zbaranieni też nosem pociągali i gafili się na ludzi, których nie znają wrogo. Na ludzi, na których się nie zna. Gapić się wrogo, to jest usposobienie gacie, to jest takie diable. On jest profesorem sześciotysięcznym i można się na kogoś patrzeć, kogo się nie zna i tego kogoś powinno się lubić, a my na niego się patrzymy wrogo. A dlaczego Jezusa zabito? A no właśnie. A dlaczego jeden się gapił wrogo na Jezusa i drugi zaraz za nim? Dlatego, że to jest psychologia tłumu, to są mafie, żebrako dziadów, złodziejo gadów, różnych takich, proszę państwa, wykolejonych, katolickich, niekatolickich, nieważne. Już teraz bądźmy ekumeniczni, proszę państwa, tak jak mówią. Nieważne, czy to byłby Hitler, bo to mógłby być kto inny. O takich osiągnięciach. Mówi, że mam wrości jednemu z... O wojnie teraz. Że może wybuchnąć wojna.